realizowanych przez absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Proponuję, że ja zapytam autorów o kilka spraw, a potem może będą jakieś pytania z sali. Oddaję mikrofon Eli Bękowskiej, autorce filmu Olena, z pytaniem Elu o ten scenariusz, o pomysł. Dlaczego taka historia ukraińska właśnie? Dobry wieczór. Bardzo chciałam podziękować za przybycie. Myślałam, że już było tyle pokazów, w którym jeszcze nikt nie przyjdzie. Wszyscy zachcieli, to widzieli. Punkt wyjściowy do napisania pomysłu była moja przygoda, bo równocześnie zanim zaczęłam studiować w szkole filmowej, to studiowałam stylistykę i jednorazowo później ciągnęłam oba kierunki. I tuż przed rozpoczęciem nauki w szkole zostałam wysłana na praktyki do Czarnogóry. No i to była taka długa, trzydniowa podróż pociągiem z Gdańska do Krakowa, później z Krakowa autobusem do Budapesztu, z Budapesztu pociągiem do Belgradu, z Belgradu dopiero do Hercegowiny w Czarnogórze. I już w Gdańsku zaczęłam mieć przygody, bo tylko jak wsiadłam, to zrobiłam trzy kroki i to już było tyle. Pociągiem z Gdyni, ale już nie było miejsca. Później do Tczewa ktoś rozpalił gaz, wszyscy ludzie zaczęli mdleć. I to było dość dziwne, no ale jakoś tam dotarłam, wsiechałam gdzieś do koleżanka. Później dotarłyśmy do Budapesztu z trudem do dworca, bo nikt nie mówił w żadnym normalnym języku, tylko po węgiersku i po niemiecku, akurat tych dwóch nie znam. No i tam na dworcu był problem, bo tam wszystkie perony są na tej samej wysokości, ale w różnych, jeden na przykład trzy pierwsze zaczynają się w połowie trzech kolejnych i później trzy ostatnie w połowie tych środkowych i nie ma tuneli, a nikt nie wiedział, gdzie jest po pierwsze kasa międzynarodowa i tak godzinę spędziłyśmy szukając tej kasy. I w końcu już kupiłyśmy ten bilet, to szukałyśmy peronu, z którego odjeżdża nasz pociąg. Niestety nikt nie wiedział nic i nikt nie mówił już dalej w żadnym normalnym języku. I później i tak mówili nam na pierwszym, że jest na 12, a później na 12 mówili nam, że jest na drugim, a później na drugim mówili, że nie, jednak na 12. W końcu po drodze spotykałyśmy ludzi, którzy biegali mniej więcej tą samą trasą i w końcu stanęliśmy, godzina już była odjazdu, pociągu nie było, ale przed konduktor powiedział stop, ja konduktor, spokojnie, no, po węgiersku i w końcu nam się udało, już myślałam, a najgorszą ze sobą, jednak okazało się, że wcale nie. Bo gdy dojeżdżałam do Belgradu, poszłam się przebrać i z mojej bluzy mój paszport wypadł przez toaletę w jadącym pociągu na tory. A potrzebny by był jeszcze, bo musiałam przekroczyć jeszcze jedną granicę. No i to była 6 rano i pomyślałam sobie, no Boże, nie pójdę teraz do ambasadora i powiem, przepraszam, ale paszport mi wypadł przez toaletę. Stwierdziłam, to poszukam jeszcze, bo przecież gdzieś musi leżeć. No i to było przed tunelem, tyle zapamiętałam, wydawało mi się, że jakieś to było 200 km na ten tunel. No i wyszłam na dworcu w Belgradzie, na informacji powiedzieli, że mam iść do policji. Na policji mówię panu, już tam prawie płacząc, on mówi, że spyta się szefa, opowiada temu szefowi, jak zgubiłam paszport. Słyszę, jak ten szef po prostu rży ze śmiechu. I on mówi, że nie ma takiej instytucji w Serbii, która mogłaby mi pomóc. Może mi podać dzień numer autobusu. No więc stwierdziłam się z koleżanką, że oddamy te rzeczy do przechowalni i pojedziemy. No pojechałyśmy, ale on podał nam jakby wyszliśmy na przystanku z drugiej strony tunelu. Nie z tej, z której mi wypadł, tylko z drugiej. No, pytam się do koleżanki, drugi był ten tunel, nie, króciutki. No to mówię, no to przejdziemy górą. Idziemy tak z 10 minut, już po 40 stopni. Moje linie wytrzymywały portu, już mi się lały do oczu. I w końcu mówię, dobra, no spytałam się pani, gdzie jest koniec tego tunelu. No, pytam się pani, gdzie jest koniec tunelu, a pani, jaki tunel? No to mówię, no wracamy na początek. Wróciłyśmy na początek, patrzymy pociąg pod wieżem, mówię, dawaj, wsiadamy. O, no przecież nie wiemy dokąd. Mówię, dawaj, no i wsiadamy. Przejdziemy, no i wysiadłyśmy na następnej stacji, za tunelem. Tam prosto jak w takim westernie, tylko taka
takie, nie wiem jak się nazywa, taka rozeta, taki, jak taki, taki krzak okrągły po prostu, tylko pospańskie psy. No i stwierdziliśmy, że zaczniemy szukać. Byłam przekonana, że przed tunelem leży ten paszport i już tak się zmężyły to 5 torów do 3, to mówię, dobra Magda, ty siadaj z tymi rzeczami, ja już pójdę sama dalej. No i szłam, szłam. No i już byłam prawie przed tunelem i mówię, no nie ma go, kury, no będę musiała jednak iść do ambasadora i powiedzieć, żeby wypadł paszport przez toaletę. No i już chciałam wejść do tunelu, no że stop, stop. Ja, bo jednak był taki pan, który pilnował tunelu i mógł ktoś do niego zezwolić z tego komisariatu, ale mówi się, pyta, czy jestem z Węgier, a nie. On mówi, dobra, to wejdziemy na chwilę, o 10 idzie kolega, a przez cały tunel, no to pójdzie z nim. Ja mówię, dobra, to chodźmy. No i idziemy, ja mówię, dobra, nie ma, bo to przed tunelem było. Wracamy, mówię, nie, no chodź jeszcze kawałek, idziemy, patrzę, leży mój paszport. Dzwonię do tej koleżanki, mnie znalazłam, no modliłam się właśnie. No. I idę do niej i mówię sobie, no kurczę, chyba po coś to się musiało stać, może nakręcę kiedyś o tym film. No i przyszłam do szkoły. Powiedziałam panu Blickiemu, no masz już scenariusz, dyplom, pisz. No i napisałam. Czyli wszystko to, co się wydarzyło, po coś było po prostu. A Łukasz, twój mroczny scenariusz, jak to powiedz, skąd ten pomysł, dlaczego taki film? Przede wszystkim dziękuję wszystkim za przybycie. Dzień dobry. Dobry wieczór w sumie. No, nie jest inspirowany moim własnym życiem. Chciałbym. No, i też pokrócej opowiem o tym. Inspiracja pochodzi z filmu dokumentalnego, który kiedyś widziałem parę lat wcześniej i opowiadał historię studenta medycyny w Hiszpanii, który zamordował nowo poznaną dziewczynę zupełnie z niewiadomych przyczyn, tak naprawdę do końca nie było wiadomo, i uciekł do domku w górach i rodzice po niego pojechali, jakby żeby się poddał policji. Byłem bardzo ciekawy jakby rozmów, które prowadzą w tym domu, i to było punktem wyjścia. Cała historia jest jakby już później zbudowana, jakby, no inspiracją było tylko to wydarzenie. I to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o inspirację. I to samo pytanie do Sławka. Czy jakoś dokumentowałeś życie tirówek? Czy to może też coś przeczytane z jakiejś prasy drukowej? Skąd inspiracja, pomysł na twój film? To znaczy, dziękuję też za przyjęcie tak licznie na nasze filmy i po prostu mam działkę na Kaszubach i jeździłem często i za Kościerzyną często stały wirówki i pani sprzedawała grzyby i tak. A musiałem wymyślić ten scenariusz. Musi się zbliżał termin i tak myślałem. Ja sobie spałem obok siebie i ciekawe, czy one kiedyś coś do siebie powiedziały. I pomyślałem, że może tak by jakby chociaż w filmie ich losy skrzyżować na moment, po prostu i to był pomysł. No a z dokumentacji, no to tak nie było potrzeba dokładnie dokumentować życia tirówek. No więc no trochę się przyjrzałem no, zachowaniu i tyle. Książki. Wasze filmy, to w zasadzie taka historia zatoczyła koło. Rok temu jakoś były te egzaminy dyplomowe, o ile sobie przypominam. Pierwsza informacja, jaka do nas do szkoły dotarła, to był sukces Łukasza Ostalskiego. Film Matka zakwalifikował się na bardzo prestiżowy międzynarodowy festiwal do Tampere. Potem oczywiście informacja o tym, że wspaniała informacja, że Olena Eli Pękowskiej zakwalifikowała się do konkursu głównego w Cannes, w konkursu filmów krótkometrażowych. I to już się tak właściwie rozsypał ten worek. Minął rok. Jak po roku
czujecie się, w jakim jesteście teraz momencie? Może teraz Sławek? No, w sumie wydaje mi się, że już bardzo dużo czasu minęło. No, obecnie piszę po prostu następny scenariusz. Jestem w trakcie treatmentu. Pracuję nad dwoma filmami dokumentalnymi. Jeden właściwie powinienem kończyć zdjęcia w ciągu 2 miesięcy. Jeden dopiero się zaczyna. No i jakoś idzie. Jestem filmowcem, mam nadzieję, dalej. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to staram się debiutować fabularnie. Piszę scenariusz pełnometrażowego filmu w tym momencie. No i z grubsza to tak to wygląda. Mam nadzieję, że za jakiś czas to obejrzymy wszyscy. No może jak ktoś będzie chciał żyć. Ja dalej mieszkam na Wrudni. Nie w Hollywood. Wiesz. Ja jestem teraz w Szkole Wajdy razem z Łukaszem i pracuję nad tekstem mojego 30-minutowego filmu. No, pokan mam tyle fajnie, bo mam spusty na wszystkie, nie muszę robić tego sama i to jest taka bardzo fajna, wymierna korzyść. Może macie Państwo jakieś pytania do młodych twórców filmowych? Operatorem przy moim filmie był Sławek i przy Łukaszu również i to tak naprawdę mimo, że robił to ten sam człowiek tą samą kamerą, to widać zupełnie inny styl zdjęć. Tak naprawdę Sławek jest bardzo dobrym operatorem, bo zawsze dostosowuje pracę kamery do historii i myślę, że to go wyróżnia spośród operatorów. Może jeszcze jakieś pytania? O młodszą. No młodsza to po prostu polecił mi ją mój opiekun artystyczny Robert Gliński, który po prostu ją znał z Teatru Narodowego w Warszawie, a szukałem wśród aktorek obcojęzycznych, czyli początkowo miała być Bułgarka, ale to jest niemożliwe. Znaczy znaleźć aktorkę dobrą mówiącą w rodowitym języku bułgarskim, więc szukaliśmy rosyjskojęzycznych i on powiedział, że i tam było kilka aktorek, ale tą wybrała, ta mi się najbardziej podobała. Tak, tylko że teatralna raczej w filmie nie miała na razie nic wielkiego. Zresztą specyfika wszystkich szkół filmowych na całym świecie nie mają jakichś wielkich budżetów. Te filmy miały minimalne budżety, to znaczy każdy z nich kosztował 9 tysięcy złotych. Plus oczywiście sprzęt, którym szkoła dysponuje, plus opieka artystyczna. I to na każdym etapie, bo to jest opieka nad scenariuszem, potem nad stroną realizacyjną, a potem nad montażem. Plus postprodukcja, czyli montaż i udźwiękowienie. W przypadku Oleny musieliśmy też przystosować ten film do realiów pokazów w Cannes. Czyli robiliśmy to już post factum, jak się dowiedzieliśmy o tym, że film się zakwalifikował do konkursu, robiliśmy korekcję barwną, poprawialiśmy dźwięk. Oczywiście wszystkie filmy też musiały być wypuszczone na tak zwanych taśmach DCP, żeby były przystosowane do projekcji kinowych. No to są koszty, które szkoła musi i chce ponosić. Natomiast no, jak widzicie, te budżety nie są za wysokie niestety, ale właśnie może powiedzcie, jak sobie z tymi ograniczeniami radziliście. Znaczy, jeżeli chodzi o mój film Matka, tam jakby wynagrodzenie dostali tylko aktorzy i to jeszcze to było jakieś tam, nie wiem, parę procent ich normalnych stawek. Cała ekipa pracowała za darmo. Pieniądze były tylko i wyłącznie na jedzenie i na spanie, bo było to na wyjeździe, że tak powiem. Robiliśmy film w Brodnicy Górnej. Co jeszcze? No, oczywiście budżet ze szkoły był główną częścią jakby tego, natomiast każdy z nas dołożył pieniądze, znaczy każdy z nas reżyserów dołożył jakieś swoje pieniądze do realizacji tego projektu. To się tylko udało, dlatego że cała ekipa, czyli tam ponad 10 osób pracowało za darmo przez te 6 dni, 5-6 dni, w zależności od filmu. Bo ja, bo mój film miał dosyć taki hollywoodzki rozmach, bo potrzebny był pociąg, prom i radiowozy.
I chyba nie wszyscy wierzyli w to, że mi się to uda załatwić z tym budżetem, ale na szczęście Stena Line pomogła mi bez problemu. Mogłam sobie kręcić ile chciałam, tylko w ograniczonym czasie wtedy i pod względem bezpieczeństwa. Dostałam od PKP Intercity też pociąg, po prostu poszłam, poprosiłam i dali mi, powiedziałam, że tam podziękuję na Oscarach i dali mi cały wagon i lokomotywę. Na całą noc jeździliśmy w tej weftę tylko dla nas i to w ogóle super było. Każdy miał swój przedział reżyserski i tak operatorski, aktorski, dźwiękowy. No i dostałam jeszcze od policji radiowóz. Potrzebny był, radiowozy mogą być tylko w swoich rejonach, więc a mi był potrzebny w Gdańsku i Gdyni. Musiałam ustalić markę i dzwonię do Gdyni, jaki tam radiowóz. Na Gdyni mówią, no mamy Alfa Romeo, ale w Gdańsku chyba jej nie mają. Może Kia? Ja bym spytał się, więc chciałem Kia, mamy Kia, no to Kia. I też dostałam, i najtrudniej było mi załatwić mundur, bo komisarz, który mógł mi dać mundur, akurat był na urlopie i dostałam mundur dzień przed zdjęciami od emerytowanego policjanta z Rolni, pana Mazurka, któremu też serdecznie dziękuję. I wszyscy oni dali mi to wszystko za darmo, po prostu nie przypuszczając, że ten film osiągnie taki sukces, że będzie pokazywany w Cannes. No i to było strasznie miłe, bo po prostu i życzliwe. To była tylko ich dobra wola i uważam, że są super. Dziękuję. No u mnie wszyscy zagrali za darmo, oprócz pani Marii Maj, która też zagrała za bardzo małą stawkę. No, ale musiała zagrać za stawkę, bo była przez agentkę, to się nie da. Czy agentka wzięła tą stawkę? No, możliwe. Lokacje, no domek letniskowy to był ten domek, do którego jeździłem zawsze, wnętrze, a z zewnątrz to był po prostu jakiegoś sąsiada dom, który tam żeśmy pożyczyli. A reszta, no to co, szosa, wszystko w sumie to było w promieniu 10 km tak zorganizowane, spaliśmy w tym domku, jedliśmy i tak dalej, no to się udało wszystko w tym budżecie zmieścić. Proszę bardzo. Jakie jeszcze pytania macie Państwo? Zdana aktorka przeczytała ten scenariusz. Czy od początku planowałeś, żeby to była właśnie ona? Jak się udało ją pozyskać do filmu? I opowiedz o tych kłopotach, które się wydarzyły na planie. Więc tak, no, przy pisaniu tego scenariusza nie myślałem o pani Danucie. Natomiast jakoś bardzo szybko, bo pracowałem z reżyserem castingu, szukając aktorki do tego filmu i ona była jakby na szczycie naszej listy, więc przy takich nazwiskach się ogólnie nie rozmawia bezpośrednio, tylko się rozmawia z agencją, z agentami. Wysłaliśmy scenariusz z zapytaniem, czy chciałaby uczestniczyć w takim projekcie studenckim i po jakichś 2-3 dniach już otrzymaliśmy odpowiedź, że bardzo chętnie. No i jakby zaczęło się tak naprawdę dobrze, a później było już trochę gorzej, ponieważ największym problemem było jednak to, że Danusia akurat jest bardzo zajętą aktorką i znalezienie 5 dni dla niej wolnego terminu w wakacje było, w pewnym momencie graniczyło z cudem, ale się udało, bo chyba obu stronom zależało na tym, żeby ten projekt zrobić. No i jedyną mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację, bo pani Danusia na planie zachorowała, miała grypę żołądkową i w trakcie zdjęć, po 3 dniu zdjęciowym trafiła do szpitala i po przyjęciu 3 kroplówek przyjechała na plan i zagrała scenę spadania z ławki i tam chyba 7 dubli było. Nie zmuszałem do tego naprawdę. Powiesz o swoich aktorach, gdzie znalazłaś i tak dalej. Ty zadajesz to pytanie? Oksana Trefenko, która grała główną i tytułową rolę, grała już w moim ćwiczeniu szkolnym i była na warsztatach, które mieliśmy z Robertem Glińskim. Wtedy ją wypatrzyłam. No już wiedziałam, że mniej więcej będę chciała kręcić tę moją przygodę i chciałam Ukraińcę, no i chciałam pracować z Oksaną, więc to był taki oczywisty wybór. Ja już jej rok wcześniej powiedziałam, że będę pisać taki scenariusz, chciałam, żeby w nim zagrała i się zgodziła. Dużo trudniej było znaleźć dobrego ukraińskiego, przystojnego, młodego aktora, który dobrze gra.
Ale udało mi się przez Facebooka. Już taka byłam dosyć zdesperowana i napisałam ogłoszenie i no i Igor był, moje przyjaciółki byłem chłopakiem i był tu na stypendium od ministra kultury i grał w teatrach, on jest naturszczykiem, nie jest w potrzebnej szkole. No i wysłałam mu scenariusz, powiedział, że fajnie i podoba mu się, ale nie wie, czy będzie miał wizę. No, ale okazało się, że ma wizę i tam przyjechał do mnie prosto z Dublina i później pojechał dalej do Wrocławia grać, więc akurat taki tydzień miał, że mógł u mnie zagrać. No i jeszcze był Sebastian Perdek, którego polecił mi Rafał Wudalek, który grał syna u Łukasza. No i pan Krzysztof Gordon też się zgodził, a reszta to moi statyści, moi koledzy ze studiów, z liceum. Może pierwsze filmy studentów tej uczelni, od razu z dużymi sukcesami. Ela Bękowska ma indeks numer 0001B, tak? No właśnie, literka B. Także to są pierwsze filmy, które wyprodukowaliśmy. Obecnie jeśli ktoś z Państwa albo z Państwa przyjaciół, znajomych, rodziny jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Marta Drankiewicz, nasza szefowa biura szkoły, ma takie ulotki przygotowane, jeżeli ktoś z Państwa chce, tam są szczegółowe informacje na temat tej rekrutacji, która rusza dosłownie w poniedziałek. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to proszę się tam zgłosić do Pani Marty właśnie po tą informację. Bardzo dziękuję autorom, ale przede wszystkim dziękuję widzom, bo to dla Was robimy filmy. Miłego wieczoru.